Zaniu, tylko mi nie spadnij tutaj z tego wozu. Zaniu, trzymasz się? Oto zajebiście. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szczupak. Dzisiaj zajmiemy się rozłożeniem obornika, oto tym zabytkowym sprzętem. Proszę bardzo. Wywieziemy gnój sobie pod ziemniaki. Jak widzicie, tutaj już pola są pozaorywane. Został tylko siew, ale siew niestety też będzie w następnym odcinku. Zenek kurde siedzi na wozie. Zenek nie spadnie. Pies nam parkoli. No i tutaj no, fajny ten kurde rozrzutnik obornika jest, tylko po prostu mamy takiego Zenona z tyłu na wozie, nam się pojawia i no niestety, nie? Tak to wygląda, tutaj sobie pyry zasadzimy. I to będzie tak, proszę Państwa, wyglądało. Tak wygląda. Zenon sobie siedzi. Nie wiem, jak te konie kiedyś to ciągły, jak ten wóz tak wpada, kurde, w tą ziemię. Tak ogólnie to mam takiego pomysła, żeby zrobić kolejną serię. Tylko kolejna seria to by była z takiego jakby pegeru, który został rozkradziony. I by były takie no rupiecie, jak tutaj jest rupieć. I kurde, by polegało to na tym, żeby po prostu, nie wiem, no zrobić coś takiego, że wzbogacić ten peger, czyli że zacząć od takich starych maszyn zniszczonych, kupować takie maszyny, jakie na jakie by było nas stać i wziąć, kurde, doprowadzić PGR do takich już najnowszych maszyn, nie? No i oczywiście, żeby ze dwie bańki na koncie pozostały. Tak by się seria zakończyła, nie? Jeżeli by się do tego doszło. Mam tam taki jeden PGR, tylko go trochę przerabiam tam po swojemu, bo jest tam nie po mojej myśli. I myślę, że no... chciałbym, żebyście pisali w komentarzach, że jakby wy to widzicie, tak? Czy chcielibyście taką serię, żebym zrobił, tak? No na pewno by były starocie, rumple takie by były, jak tutaj są, by były jakieś stare 60-tki, na pewno MTZ-y, które chodziły też w PGR-ach i do jak najnowszych maszyn, nie? No, ja mam taką wizję. Ale to, kurde, no dobre by było w komentarzach, żebyście mi napisali, czy byście chcieli taką serię zobaczyć, bo też nie widziałem takiej serii, zawsze tam jakieś zadłużone gospodarstwo, czy tam duperele takie, a tutaj to taki bym zrobił rozkradziony peger, no bo to tak było za czasów komuny, że jak pegery upadły, znaczy upadły, prywatyzacja się zrobiła, to ten, to oni po prostu te maszyny sprzedawali, bydło, wszystko sprzedawali w diabły, nie? No ciekawe, czy nam zapali. Uhuhu. Żeby mu z buta strzelić. I tak to jest. Miałem waszych właśnie opinii, nie? Nie wiem, no zobaczymy. Jak na razie, tak jak na mój kanał, podoba mi się, ile osób obejrzało to wszystko. No jak widzicie tu, mam taki pług konny przerobiony.
Pojedziemy sobie tym pługiem orać. Bo ja to widzę taką serię, nie? Tylko no nie wiem jak z perspektywy widza to się przyjmie. Tutaj to takie piochy, tu chyba żyto zasieje na tych górkach. I owies. Bo nic więcej nie urośnie. Patrzcie, jak to się teraz będzie rozkładało. Pyk. Jak prawdziwy pług. No. I to ja tak widzę, nie? Z takiej perspektywy, żeby coś takiego zrobić. Mam taki pomysł. Ogólnie, no ja nie wiem, no mnie na przykład, kurde, te stare sprzęty, takie co były kiedyś, to... ja co pamiętam, no, tego ciągnika no nie będę mówił, no nie pamiętam, tak? Pamiętam tylko jak był bomba i na żelaznych kołach, to sam go widziałem osobiście. Miałem okazję się przejechać, bo mój sąsiad miał takiego, on w ogóle to miał takie złomowisko. To to mi bardziej, kurde, podchodzi, jakby założył gumowe koła do tego, to pod Majorka tego, nie? Tego Majorek, Bocian na niego mówili tam różnie. O kurde, hamulce nam siadają. Ja to w ten sposób widzę. I w tych pegerach też, o, jakieś dety, coś takiego zrobić i coś takiego pokazać. Jak chodziły dety. Dety to też tak pamiętam trochę, jak to było, jak to chodziło. Ale no cóż. Większość młodych osób nie widziała tego. Zaoramy sobie te pole. Z sąsiadem gadałem, ma przyjechać mi pyrki zasadzić, bo niestety no ja tutaj nie mam możliwości, bo nie mam podnośnika i nie mam takiej sadzarki, bo to kiedyś to brali i jak sadzili, to były takie dołowniki konne. Jechał dołownik i z tyłu szły kobiety z koszykami i w koszykach albo koszyki, albo takie płachty mieli. Mieli ziemniaki i wrzucali w te dołki te ziemniaki. I jak to nogą zasypywali, później jechał chłop koniem z tym, z radłem i obredlał to. I to tak wyglądało. Teraz to już jest tak zmechanizowane, że jakby komu powiedział, żeby wziął ten konia i radło, to powiedział właśnie człowieku, puknij w głowę. Technologia to poszła tak do przodu, że nie wiem, no Unia Europejska, nie? Gdzie? Jakby zobaczyli teraz takie coś, to ja nie wiem, kurde, to sensacja by była taka, że głowa boli. A ja osobiście za koniem się nałaziłem. Oj, nachodziłem się w pyrach, najwięcej roboty było, bo to trzeba było obredlić, później znowu trzeba było bronować, czyli tam włóczyć. I to kurde, nałaziłem się za tym koniem. A kiedyś miałem taką sytuację, redliłem i mieliśmy takiego konia rąbniętego, takiego kasztana. On to się wszystkiego bał, wróbel gdzieś wyleciał czy coś, to kurde, zaraz się poszył. Jak mi wypierdzielił dzidę, bo kuropatwy wyleciały, to mówię, że no trudno to jest opisać, nie? Jak to wszystko frwało do góry. Normalnie wszystko frwało do góry. Tyle, że kurde, no ten peger jakbym uruchomił, to po prostu nie mógłbym z widzami grać, bo to jest czyjaś mapa, która tam troszkę będzie przerobiona przeze mnie, no i niestety nie mógłbym tej mapy udostępniać, nie?
W 17 na pewno nie będę robił mapy, ale powiedziałem sobie, że jak wyjdzie 19, już mam ją zamówioną, to zrobię taką typową polską mapę, taką niedużą pod odcinki i zrobię tą mapę. Powiedziałem, że no, w 17 to już nie ma sensu, bo to już bardzo mało czasu zostało. Zaraz 19 wychodzi. Więc będzie na czym grać, na czym grać. Te mody na początku to będzie wszystko do dupy, chyba że nie wiem, wezmą to i zaczną konwertować czy coś, czy to się da w ogóle konwertować do 19 z 17. Tam się trochę zmienia ten silnik graficzny. Jeszcze ciekawe, jak ten mój komputer wytrzyma. Ale wszystko się okaże w praniu. Ciągnik to kurde chyba chodzi na pół gwizdka. Ale daje radę. Mam jeszcze jednego asa w rękawie. Ale to jakiś czas pokażę. Następny odcinek to będzie już siew. Będziemy siali. Tutaj na pewno gdzieś pszenicę sobie zasiejemy. A jeszcze po łąkach nawóz muszę rozwieźć. Więc będę się starał pokazywać tutaj te sprzęty co mam, bo to jeszcze będą sianokosy. Zobaczycie fikowkę w akcji, kosiarkę. No ten siewnik to ma jeden mankament, kurde, bo jak go podłączam do ciągnika, to go później rozłączyć nie mogę, więc muszę respić ciągnik i to jest kurde coś tam skopane, nie? Kurde, oliwy by się trochę przydało. Kiedyś to taki pług, jak tu widzicie, to tylko, że nie miał tych talerzy z boku takich, bo one nie miały. To po prostu ktoś to zrobił, ale one tych talerzy nie miały. To takim pługiem trzyskibowym łaziłem za nim też. Para koni chodziła w nim, ale to takie na takiej lekkiej ziemi, nie? Bo na takiej ciężkiej ziemi to no już niestety, ale musiał być trochę większy zaprzęg. Jak ja pamiętam jeszcze za dzieciaka, jak mój dziadek był stajennym w PGR-ze, to malutki byłem, ale no tam trochę pamiętam. Matka mnie zabrała, on był z moim wujkiem na polu końmi. To do takiego trzyskibowego pługa były cztery konie przypięte i orali tam. I przykładowo dziadek szedł w jedną i w drugą stronę i się tak zmieniali, nie? No bo to tam pola to były takie, że kurde ciągnikiem to jak już później większy byłem, tam jeździłem, to kurde dupa bolała jak się tam jeździło po tym, a co dopiero powiedzieć chodzić za kunioszkiem. To że oni to tam, no jak coś się zepsuło czy coś to robili, bo tam z reguły to dety były i detami orali, nie? Albo dostali taki prykaz i tyle, ta przyjechał kierownik. To takim PGR-em kierownik zarządzał i powiedział, macie jechać tam na to i na to pole, to i to zrobić i koniec, nie? Pamiętam te dety, to wszystko jak to pracowało. W ogóle kiedyś to w tych PGR-ach to życie tniło takie, że głowa boli, nie? Teraz jak ja tam pojechałem, to nawet obory porozbierane, ludzie z biedy po prostu cegłę zaczęli sprzedawać. To jest dopiero polityka w naszym kraju. U nas się nie opłaca nic trzymać, a tam po prostu kurde przyjeżdża gościu z zagranicy, bierze w dzierżawę to i jemu się opłaca wszystko i do tej pory funkcjonuje. To jest kurde, dla mnie to jest niepojęte, nie? Ta cała prywatyzacja co się stała. Ale no niestety. Co my możemy? Możemy sobie tylko pogadać, powspominać i to wszystko, bo to już się nie wróci. Teraz jakby ktoś to wziął i chciał to odbudować, to ciemną stronę z tego widzę. Budynki pozawalane, te stare stodoły. Tam stała taka wielka stodoła. Później zrobili z niej stajnie.
tej stajni stały tam konie. Połowa była stajni koni, a połowa była takich byków, cielaków. To jeszcze po niemieckie, co się uchowało, te obory po niemieckie. Ale no co no. Wszystko się rozpieprzyło. Weszła prywatyzacja. Za jakiś czas weszła Unia Europejska. I mamy zgliszcza, ludzie na zasiłkach siedzą. Zresztą teraz na wsi to, żeby coś się opłacało, to trzeba by mieć, kurde, naprawdę od groma hektarów. Bo tak jak mieć tam z 5 hektarów, to jedynie dla siebie jakiegoś świnioka uchować i to wszystko. Zresztą, kurde, to też jest nieopłacalne, ropa droga, wszystko jest drogie. Ale mówiąc o dużych areałach, to... Ten peger, co ja tam jeździłem, to jeszcze wojsko budowało ten peger. I tam taką fermę robili, czy budowali. Tam były takie magazyny. Były nowe cielętniki, owczarnie. No to ta ferma to jeszcze się tam uchowała, ale tam dalej, bo to było tak podzielone trochę na dwa. Był nowy i stary. I ten stary, to wszystko tam po prostu rozwaliło się, nie? Tam na tym starym chyba jedna obora tylko była dobudowana, bo mówili, że stara obora i nowa, jak ja pamiętam, moja mama tam krowy doiła. No ale co to, możemy sobie powspominać. Więc chciałbym zrobić taki odcinek. Ogólnie to mam w planach taki zrobić, zrobić taką mapę, jak ten peger w rzeczywistości tam wyglądał. Wiadomo, że tam odwzorować na 100%, odwzorować tego na 100% nie odwzoruję, ale części, kurde, chciałbym to odwzorować i po prostu pokazać, jak to wyglądało mniej więcej, nie? No, z modelami to raczej nie będę się bawił, bym musiał coś podobnego poszukać na internecie, modele tych obór, tych stodół, tego wszystkiego. Bo po prostu modelowanie to jest, no... Jest do ogarnięcia, ale to dużo czasu pochłania, tak jak robienie map, nie? No, ale jeżeli w 19 będzie taka możliwość, to zrobię to, powiedziałem, że zrobię i... Przysiądę na tym, a zima jest dosyć długa. No i tak mamy tym sposobem zaorane pole, na którym znajdą się pyruszki. Tutaj zasiejemy jakąś pszenicę. Tu może, kurde, jakiś jęczmień. A tam owiec i żyto, no niestety. Na tym terenie tamto ja mogę sobie, kurde, najwyżej wziąć i... Nawet nie wiem, czy konwalie by mi urosły. I jedziemy do domu. Weźmiemy sobie, kurde, pługo odprowadzimy. Jakbyście tam słyszeli jakieś szumy, przegłosy, to sorry, no ale no niestety, jak mówiłem, ja sam tutaj nie mieszkam, a... Nie chce mi się, po prostu ciężko mi jest ogarnąć ten program, żeby tak zrobić, bo jak za mocno przyciszę, to mnie tnie i to jest takie krzywe zwierciadło. O, tu jeszcze sobie coś zasiejemy. W następnym odcinku będziemy szykowali podsiew, czyli będziemy bronowali. Zaraz sobie w ogóle zaczepimy esa pod brony. I spróbujemy S-em coś może uklicić. Short to jest niezawodny, proszę. Mimo to jak S. I jedymy. Pojedziemy sobie po brony. W sumie to jedno pole byśmy mogli zrobić, ale
Ale nie będę tak, kurde. Chciałbym, żeby nie zrobić wszystkiego w jednym dniu, bo po prostu no skończy mi się ta seria, wszystko porobię i będzie do dupy, tak? A, chciałbym, żeby to trochę potrwało, dopóki nie przyszykuję tej mapy i tamtej serii drugiej nie uruchomię, ale to... Chciałbym usłyszeć wasze komentarze. Wasze komentarze, czy w ogóle robić tą serię, czy nie, czy to w ogóle będzie oglądalne. O, cyk. Rony nam się rozkładają. I jedymy. Da on radę? To nie da jak da. Łocz, kurde, jak to zasuwa. Esiok daje radę. Tak, takich bron to raczej nie widziałem na takim barku, żeby były. Ale... trójkami bronami się robiło. Fajna animacja gleby jest. Pyk. Dobra. I lecimy. Tu będziemy mieli pole przeszykowane. Ale mi silnik wyskoczy z ramy. To już trochę włóczyłem, tak patrzyłem, jak to się w ogóle sprawdza. Ale nawet fajnie, nawet. Daję radę. A w tych pracach polowych bym wam pokazał jeszcze jeden ciągnik po prostu. Raczej to on. Ale myślę, że ja go do siewu wezmę. Dlatego, że on tutaj to tak raczej do innych robót to się nie sprawdzi. No. Trochę zakręty trzeba po prostu robić, to nie ma to jakby, kurde, podnośnik to jest wygoda, że nie wiem, nie? Podnosisz, cofniesz, pyk, pyk, a tutaj trzeba uwracać, cudować. I elegancko pole powłóczone. Przyszykowane do siewu. Jedziemy sobie na to pole. I tym sposobem wam powiem, że będziemy kończyli odcinek. Chciałem wam pokazać, jak pracuje tutaj ten rozrzutnik od obornika. Zobaczyliście, jak pług się rozkłada. Na pewno jeszcze będziemy tym pługiem coś robili. Bo kurde, no... Myślę, że ta seria tak się szybko nie skończy, mimo wszystko, że jest mała mapa. O, jeszcze ten pług, ale ten pług już w innym w ogóle ciągniku będzie chodził.
Tu jest duży, tu już mamy bronkę z boku. Też pokażę wam, jak to pracuje. Więc no, zachęcam was do łapkowania. Czym więcej łapek, tym będę następne odcinki kręcił. Jak będzie mało łapek, mało udostępnień, udostępniajcie. To będę robił, tak? Wiadomo, że to Micha się cieszy, kurde, jak jest więcej wyświetleń, więcej łapek, nie? Wtedy, kurde, no, jest chęć do pracy, no bo to troszeczkę czasu pochłania, nie? O, jeszcze krową worek rzucimy. Pyk, bo nam pozdychają. No to, kurde. Lewitujący worek. Co da na kiju? Co się dzieje? Krowy pozdychają i co to będzie? Padlina. Elegancko. No dobra, to nic, ja będę was żegnał i do następnego odcinka i pamiętajcie, łapka w górę, udostępniajcie i widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku oczywiście siew, tak? Później posadzimy pery. I co? Będą sianokosy, żniwa, wykopki. Do następnego. Trzymajcie się. Hej.